dziś pokażę Wam kolejny film o kole pasowym, które powstanie wkrótce. To były kwadraty. Kolega to wszystko poobcinał, wyrównał. Trzy różne średnice powstały. I później w tych krążkach będziemy wiercili najpierw otwór. Ta część będzie zmatowiona w jednej części, w drugiej tutaj będzie też zmatowiona. Ta będzie zmatowiona i jedna z tych części będzie zmatowiona. Będzie to wszystko sklejone klejem Wicolem i tutaj będzie przewiercony wstępnie otwór WI10. A później złapię to wszystko za tą największą średnicę na tokarce i spasuję tą tulejkę. To już jest tulejka prawie gotowa, tylko brak w niej kanałka. Tak to będzie zrobione, że ta tulejka będzie tu wpuszczona i nie będzie wystawała poza płaszczyznę tego dolnej części koła. Dodatkowo jeszcze pomimo sklejenia wcisku na tej średnicy będą tu jeszcze dane 2 albo 3 otwory mocujące M6 przez całą długość tego stolika. Także później powstanie koło pasowe, które Wam wkrótce pokażę. Dziękuję.